Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Czas na Prawdę, a ze mną w studiu jest już dyrektor i redaktor naczelny TVP Trzyopole Łukasz Żygadło, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. No mamy ciekawy tydzień, prawda Macieju? No tak, dzieje się bardzo dużo, a to głównie za sprawą pewnego posła, taki jest wojujący poseł na Opolszczyźnie i to traktujcie Państwo jako eufemizm z mojej strony. To rzeczywiście tak trzeba powiedzieć, natomiast co jest ciekawe? Bo ta sprawa jest ciekawa, interesująca, a zarazem skandaliczna. No bo po pierwsze, to postarajmy się, bo chodzi oczywiście o posła Witolda Zembaczyńskiego, tak, który, uporządkujmy wątki. Który zaatakował Pawła Kukiza, posła Kukiz 15, lidera listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. I pod takim względem politycznym to tak się robi, tak? Czyli jeżeli chcesz, to jest polityka, jeżeli w polityce chcesz osiągnąć sukces, już nie jesteś liderem listy, jesteś gdzieś niżej, ale chciałbyś po prostu być lokomotywą tej listy, chciałbyś być takim oczkiem w głowie dla wyborców, takim najsilniejszym ogniwem tej kampanii, atakujesz najsilniejszego, czyli atakujesz lidera listy. I to zrobił Witold Zembaczyński, czyli politycznie zrobił to dobrze. Natomiast wykonanie jest już fatalne, bo poseł Witold Zembaczyński kolejny raz obrzucił nieuprawnionymi oskarżeniami Pawła Kukiza. Bardzo, bardzo wątpliwymi. Wszystkich oskarża o najgorsze. Nawet telewizję polską, nawet nasz oddział TVP Trzyopole oskarża o to, że ktoś mu szybę wybił w samochodzie, że ktoś mu tam groził i to jest oczywiście wina TVP Trzyopole. Szanowny panie pośle Witoldzie Zembaczyński, spotkamy się z tą sprawą w sądzie. Niech pan udowodni, że ktoś wybija panu szybę dlatego, że obejrzał coś w TVP Trzyopole, co go do tego zainspirowało. No właśnie, bo tutaj, jak rozumiem, ta czerwona linia już została przez posła przekroczona. Już dawno temu poseł Zembaczyński już przegrał jedną sprawę z TVP Trzyopole, więc najwidoczniej mało mu chciałby przegrać kolejną. Ale co jest ciekawe, poseł Zembaczyński ma naprawdę ciekawego sojusznika w tej walce z Pawłem Kukizem. Sojusznikiem jest Czas na Opole. No właśnie, redakcja, bo już tak miałem pytać, czy będzie coś o Czasie na Opole. Redakcji. Urzędnik Rudnik jest niesamowitym sojusznikiem Witolda Zembaczyńskiego. Czemu ja mówię, że redakcja Czasu na Opole to są sojusznicy posła Zembaczyńskiego? Każda konferencja pięknie opisana, na każdej konferencji są. Witold Zembaczyński jest gwiazdą Czasu na Opole. Jeżeli się wejdzie na stronę główną Czasu na Opole, tam są dwie, trzy zakładki z opisem tego, co robi poseł Zembaczyński. Zresztą wcześniej, gdy była w ubiegłym roku sprawa wodociągów i kanalizacji, kto wspierał prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, poseł Witold Zembaczyński. Tak. Ale to, co już tutaj urzędnik Rudnik wypisuje, to naprawdę ale urzędnik Rudnik często nam tutaj daje powody do tego, żeby omawiać jego wpisy. Ale to nie jest przypadek. Ja rozumiem, że felieton ma formę luźną. Tak? Ja również jestem felietonistą, używam luźnej formy, ale żeby tak wszystko mieszać i tak po prostu nie dopowiadać konkretów, tylko krążyć wokół jakiegoś ogółu, starając się przedstawić własną tezę, to naprawdę trzeba potrafić. Urzędnik Rudnik to potrafi. To przyznajmy. I przeczytajmy. Poseł tej ziemi, Witold Zembaczyński, ruszył na poszukiwania siedziby fundacji, w której radzie zasiada Paweł Kukiz, a na którą premier kopsnął 4 300 000 zł z funduszu rezerwowego, czyli uruchamianego w sytuacjach nadzwyczajnych. No ale przecież nic się nie stanie, więc po co kisić grosz, jeśli w kręgach bliskich władzy jest taka determinacja dla edukowania społeczeństwa, tylko żeby mieli za co. Okazało się, że pod wskazanym adresem o fundacji nikt nie słyszał. Wygląda na to, że akcja Willa plus ministra Czarnka ma jeszcze szerokie pole do zagospodarowania. I gdzie tu jest szkopuł? No przede wszystkim wydaje mi się, że my już znamy adres tej fundacji. Witold Zembaczyński, tak? Pojechał pod zły adres. I to jest niesamowite, ponieważ Witold Zembaczyński pojechał pod nieaktualny adres fundacji do Łosiowa. Nagrał tam filmik, gdzie mówi tutaj, przed jakimś starym budynkiem powinna być ta fundacja, gdzie Kukiz ją prowadzi. Wziął 4 miliony, oskarżył o korupcję polityczną Pawła Kukiza. Natomiast wchodzi się na stronę lub bezpośrednio.pl, bo to jest Instytut Demokracji Bezpośredniej, o nim tutaj mowa. Tam jest opisane, który podmiot jest odpowiedzialny za całą kampanię, czyli Fundacja Potrafisz Polską, zakładana przez Pawła Kukiza między innymi. I tam wchodzimy w kontakt, adres Lewin Brzeski.
I też podkreślmy, co jest bardzo istotne, że ta fundacja w sposób bardzo krystaliczny rozlicza się z niemal każdej wydanej złotówki. Do tego zaraz dojdziemy, no bo oczywiście Witold Zembaczyński mówi, oddaj do Kukiza, oddaj te 4 miliony, które zabrałeś i tak dalej, rzuca kalumniami, natomiast właśnie tu pięknie podkreśliłeś, jeżeli wejdziemy i ja naprawdę wszystkich Państwa zachęcam, każdego z widzów zachęcam, wejdźcie na stronę lub bezpośrednio.pl i tu jest taka zakładka, nie chcę być oczywiście tu adwokatem Pawła Kukiza jakimś, bo to nie jest moja rola. Ja chcę po prostu przedstawić, jak wygląda rzeczywistość kontra to, co mówi poseł Zembaczyński. I mamy tutaj na stronie rejestr umów. Szczegółowo jest wypisana każda kwota wydana, czy to na książki, czy to na kampanie medialne, czy to na kampanie społeczne, na różne spotkania z obywatelami. Ale teraz mi przyszło do głowy, że skoro poseł Zembaczyński ma problem ze znalezieniem adresu, to może też nie umie poruszać się po tej stronie, może on po prostu tego jeszcze nie widział. Być może to jest za dużo, natomiast albo to jest zła wola pana posła, no bo tak jak mówię, trzeba uderzyć, trzeba zaatakować, trzeba na negatywnej kampanii, na hejcie się robić swoje nazwisko. To nie jest dobra droga. I to jest droga, która niszczy polską debatę publiczną i to jest naprawdę bardzo przykre. Jest też jedna rzecz, którą myślę, że warto o niej wspomnieć, bo pan poseł Zembaczyński w takim filmiku, który nagrał przy tym rozbitym samochodzie, twierdził właśnie, że tutaj jakby ten człowiek, który wykrzykiwał do niego różne rzeczy, stwierdził również, że mu przyje. I mówi to poseł, który twierdzi, że jego największą, tą główną myślą polityczną to jest PiS. Tak. Jak skomentujesz? 8 gwiazdek. No, cóż tu można więcej skomentować? No to jest Witold Zembaczyński. No nic więcej nie mogę powiedzieć. Człowiek... Ktoś oskarża Pawła Kukiza, że jest niekonsekwentny, tak? Że zmienia, tu startował od siebie, tu potem z PSL-u, tu potem będzie startował teraz list Prawa i Sprawiedliwości. Co zrobił Witold Zembaczyński? Do ratusza startował z list Komitetu Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, popieranego przez Patryka Jakiego, na listach którego był Marcin Rolbiski, współpracownik Patryka Jakiego. Później w ratuszu Janusz Kowalski był wiceprezydentem, Witold Zembaczyński wspierał tę ekipę, głosował za tą ekipą. Później poszedł do Nowoczesnej i zasiadł w komisji Amber Gold. Miał badać aferę Amber Gold. Badał ją, trzeba przyznać, był bardzo aktywnym posłem. Wówczas chodził do wiadomości TVP, opowiadał, jaki to skandal, jak to za Tuska wybuchła taka największa afera w historii III RP i tak dalej, i tak dalej. Nagle, gdy okazało się, że Nowoczesna wchodzi w jakiś romans z Platformą Obywatelską, znaczy, tak, ja mam tutaj dwie tezy. On zmienił całkowicie swoje członkostwo w tej komisji. Już przestał widzieć aferę, przestał się doszukiwać. Zaczął schodzić na to, że to PiS tą aferę wyciąga po to, żeby, kurczę, biednego Tuska tam zdusić, żeby utrzymać się u władzy. Ja mam tutaj dwie teorie. Albo już się wówczas dogadała Nowoczesna i on sam z Platformą Obywatelską na miejsce pierwsze na liście. Był pierwszy na liście 3 lata temu w wyborach. Albo mu ktoś bardzo groził i pan poseł się wystraszył. To są moje dwie tezy. Nie będę ich rozszerzał. Ja doskonale wiem, jak było, ale to państwu zostawiam. Niestety nie mogę tego ujawnić, jak tam dokładnie było i co wówczas. Nawet do mnie pan poseł Witold Zembaczyński pisał. Screeny mam. Aha, czyli nawet korespondowaliście. Nawet korespondowaliśmy. Tak było. Nie, naprawdę wówczas pracował na początku prac tej komisji uczciwie. Tam. To trzeba mu przyznać. Ale później coś się stało. Coś bardzo, bardzo negatywnego. I jak ten człowiek może kogokolwiek oskarżać o brak konsekwencji, o korupcję polityczną, o cokolwiek. No, to jest niesamowite, to jest całkowity brak klasy ze strony posła Zembaczyńskiego. Natomiast mamy tutaj dziś się, nie, przepraszam, 2 września ukazał się taki felieton urzędnika Rudnika na stronach Czasu Neopole, Gwiazda z Magla. I jest tak, właśnie czytam, jak Paweł Kukiz był uderzyć w Witolda Zembaczyńskiego, uderzył w jego ojca Ryszarda Zembaczyńskiego, byłego wojewoda opolskiego i prezydenta Opola, obrońcę opolszczyzny w czasach reformy administracji państwa, szydząc z jego wieloletniego horroru sądowego, który zakończył się całkowitym uniewinnieniem, a jednocześnie zrujnowaniem życia i zdrowia pana Ryszarda. No tak, teraz Kukiz spiął się na tę nigdy nie wyrównaną krzywdę i szydzi ze starego człowieka, z dramatu, który przez 10 lat niszczył tą rodzinę. Tą rodzinę? Czy niszczył tę rodzinę?
Nieważne. To pytanie jak z korektą w czasie na Opole. Dziś człowiek, który ledwo chodzi, a jednocześnie opiekuje się równie poważnie chorą żoną, jest bezkarnie gnojony po raz wtóry, tym razem przez kandydata numer jeden na opolskiej liście PiS. I szanowni państwo, wejdźcie, zachęcam, bardzo was proszę, wejdźcie na Facebook Pawła Kukiza i zobaczcie, w jaki sposób Paweł Kukiz zgnoił biednego pana prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego. Napisał tak. Do aresztu, tak jak kiedyś twój tatuś prezydent Opola, nie pójdziesz, bo to za mały kaliber, ale za swoje ugarstwa, mam nadzieję, poniesiesz konsekwencje. Tak napisał w odpowiedzi na zarzuty posła Zembaczyńskiego Paweł Kukiz. Niżej wkleił do postu jeszcze jeden link z informacją, że prezydent Opola skazany na 1,5 roku, tutaj o Ryszardzie Zembaczyńskim, i dopisał, a to tatuś pana posła. Być może dlatego pan poseł tak mocno walczy o transparentność i uczciwość. Powiedz mi, to jest gnojenie? Ja myślę, że to bardzo mięsiste wątki, interesujące, ale pytanie teraz już do ciebie na sam koniec. Mhm. Czy się spodziewasz, że w ramach, jak kampania będzie się rozwijała, poseł Zembaczyński będzie również z tą swoją specyficzną retoryką jeszcze bardziej się rozwijał? Oczywiście, on będzie się rozwijał, on się będzie nakręcał niestety negatywnie i czekam, co będzie. A my to dalej będziemy obserwować. Oczywiście mówi, że teraz jest jego rodzina atakowana, jego 16-letni syn musi na to wszystko patrzeć. Nie zważał na niepełnosprawnego syna ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, kiedy tu w studiu, ja prowadziłem tę debatę, powiedział, że Patryk Jaki wykorzystuje swojego niepełnosprawnego syna do kampanii wyborczej w Warszawie. Tu tak, rodzina tak, mu nie przeszkadzała. Te słowa faktycznie też padły. Łukasz, bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu i analizę. To był program Czas na Prawdę, a my z państwem widzimy się już niebawem, bo w kolejny czwartek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.